pytała, czy już wiemy, w jakie soboty, czy w jakie dni dzieciaki będą odrabiać te przedłużone wakacje. W jakie soboty jeszcze nie wiemy, natomiast na pewno będzie to zawsze jedna sobota w miesiącu. Mam nadzieję, że nie tak źle. Z tygodniowym opóźnieniem pracę rozpoczną też szkoły w Nakle, Potulicach i Lubiewie. Szósta wygrana Polaków w eliminacjach piłkarskich Mistrzostw Świata. W Warszawie biało-czerwoni wygrali z Kazachstanem 3-0 w meczu 8. kolejki grupy E. Gole strzelili Arkadiusz Milik, Kamil Glik i Robert Lewandowski. Kapitan biało-czerwonych ma na koncie 47 goli w piłkarskiej reprezentacji Polski. W klasyfikacji wszechczasów najlepszych strzelców drużyny narodowej jest drugi, a od prowadzącego w niej Włodzimierza Lubańskiego dzieli już go tylko jedno trafienie. W poniedziałek odbyły się jeszcze dwa spotkania grupy E. Armenia przegrała z Danią 1-4, z kolei Czarnogóra pokonała Rumunię 1-0. Reprezentacja Polski prowadzi w tabeli. Do końca eliminacji pozostały dwie kolejki. Sprawą pobicia polskiego kibica przez duńskie siły porządkowe zajmie się Niezależne Biuro Spraw Wewnętrznych Policji w Danii. Do pobicia doszło w piątek w Kopenhadze po meczu piłkarskich reprezentacji Danii i Polski. Szczegóły zna Przemysław Gołyński. W internecie opublikowano nagrania wideo z brutalnej interwencji duńskich policjantów, która miała miejsce poza stadionem. Na filmie widać, jak z nieustalonych jeszcze powodów policjanci uderzają kibica z Polski i przewracają go na ziemię. Później na filmie widać policjanta, który kilkakrotnie uderza leżącego mężczyznę pałką w tył głowy. Sprawę brutalnej interwencji zbada teraz specjalny wydział duńskiej policji. Kopenhaska policja poinformowała nas przed południem, że przekaże nam materiały w tej sprawie. Wtedy się nią zajmiemy, powiedziała polskie radiu Charlotte Sturgard z Niezależnego Biura Spraw Wewnętrznych duńskiej policji. W związku z meczem w stolicy Danii zatrzymano w piątek i sobotę ponad 20 polskich kibiców. W areszcie w Kopenhadze wciąż przebywa 5 z nich. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. Na koniec czas na prognozę pogody. W dzień będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, bez opadów na Dolnym Śląsku. Na południu i na Podkarpaciu opady miejscami o natężeniu umiarkowanym. Wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem. Temperatura w ciągu dnia od 10 stopni w górach, przez 14 na Podkarpaciu, 17 w centrum, do 20 na zachodzie. Wiatr na południu Polski dość silny, na pozostałym obszarze umiarkowany. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 4,5 minuty po trzeciej wracamy do programu Północ-Południe. Grzegorz Frontczak. Powtórka programu. Północ-Południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Rozpoczynamy wieczorne wydanie magazynu Północ-Południe. A zaczynamy od najważniejszych wydarzeń dnia w kraju. Premier Beata Szydło powiedziała w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie na Podkarpaciu, że wraz z nowym rokiem szkolnym rozpoczyna się także reforma oświaty. Premier wraz z minister edukacji Anną Zalewską uczestniczyła w ogólnopolskiej inauguracji roku szkolnego. Beata Szydło zaznaczyła, że polska szkoła powinna być nowoczesna i otwarta, ale także czerpać z tradycji i kultury polskiego narodu. Dobra szkoła ma być przede wszystkim otwarta na uczniów, otwarta na rodziców, otwarta na nauczycieli. Ma łączyć i budować wspólnotę. Tę małą, szkolną, tę większą, lokalną i wreszcie naszą wspólną wspólnotę, która za cel stawia sobie przede wszystkim dobrą przyszłość swojej ojczyzny. Premier zapowiedziała też podwyżki dla nauczycieli. Ich pensje w ciągu 3 lat mają wzrosnąć o 15%. Chcemy, by polscy nauczyciele godnie zarabiali, by wiedzieli, że ta trudna misja, którą wypełniają, jest doceniana i że również w tym zawodzie można realizować swoje plany, swoje marzenia, swoje ambicje i że jest to zawód zaufania publicznego, a jako taki powinien być doceniany również poprzez to, że jest dobrze wynagradzany. Premier zapowiedziała rozłożenie podwyżek na 3 lata. W ciągu 3 lat wynagrodzenia nauczycieli wzrosną o 15%. Pierwsza podwyżka będzie na początku drugiego kwartału 2018 roku. A więc 1 kwietnia, pierwsza transza 5% podwyżki. Kolejna 1 stycznia 2019 i ostatni etap 1 stycznia 2020. Uczestnicząca
podczas inauguracji roku szkolnego minister edukacji Anna Zalewska powiedziała, że rząd będzie wspierać nauczycieli. Zapowiedziała utworzenie systemu doskonalenia zawodowego dla nauczycieli. Stanie się ono obowiązkowe. Jednocześnie będziemy wspierać nauczycieli tak, by pracowali również dla systemu. Szkoła nie może być bez pedagoga szkolnego, szkoła nie może być bez doradcy zawodowego czy doradcy metodycznego. Do 2019 roku w szkole te wszystkie zawody się pojawią. Minister zapowiedziała też edukację wspierającą, czyli wspomaganie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ma temu m.in. służyć zwiększenie pensum pedagogów szkolnych. Prezydent Andrzej Duda powiedział podczas inauguracji roku szkolnego w Wilkowej i w Mazowieckiem, że zawód nauczyciela to nie tylko praca, ale przede wszystkim misja. Prezydentowi towarzyszyła małżonka Agata Kornhauser-Duda. Andrzej Duda podziękował nauczycielom za wykonywaną przez nich pracę, bo jak mówił, wymaga ona wiele trudu. Nauczyciel to jest ktoś, kto pracuje z zamiłowania. To jest ktoś, kto uważa, że ten zawód jest w jakimś sensie jego życiowym przeznaczeniem. I tak rzeczywiście jest, bo nie jest to najlepiej wynagradzany zawód w Polsce. Zawód, który wymaga bardzo często wielkiego poświęcenia. Zawód, który bardzo często wymaga pracy po godzinach, pracy, która nie jest odpłatna. To przygotowanie się do zajęć, to chociażby sprawdzenie kartkówek czy klasówek, to wiele elementów, które wymagają poświęcenia. Rozpoczęcia roku szkolnego Nowoczesna i Platforma Obywatelska skrytykowały reformę edukacji. Zarzuty dotyczą m.in. skrócenia edukacji ogólnej z 9 do 8 lat, zwolnień nauczycieli, pospiesznego przygotowywania podręczników, wysokich kosztów reformy oraz nowej podstawy programowej, która zdaniem opozycji będzie służyć do manipulowania prawdą. Według lidera Nowoczesnej, Ryszarda Petru, w wyniku zmian wprowadzonych przez rząd zamiast aktywnego ucznia powstanie homo pisus. Przygotowanie do pracy na taśmie albo w call center, a nie w firmie, nie będą więc zleceniodawcami, tylko zleceniobiorcami. Na tym niestety polega zmiana, która zabija kreatywność i jest na bakier z matematyką i to udowodniła minister Zalewska, mówiąc, że nauczyciele nie będą zwalniani, a są i wskazując na to, że pieniądze samorządy dostały, wydano dziesiątki milionów złotych, żeby przemalować i przebudować szkoły gimnazjalne na podstawowe. Szefowa klubu Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer uważa, że od wprowadzonej przez PiS reformy szkoła nie stanie się lepsza. Dzięki tej reformie nie będzie więcej znajomości języków obcych. Nie będziemy mieli dzieci otwartych na świat. Nie możemy się spodziewać, że będziemy mieli dzieci, które będą zaradne i przedsiębiorcze. Nie będzie kształcenia liderów. Nie postawimy na samodzielność i mobilność, ani na współpracę. Przede wszystkim będą ideologiczne podstawy programowe. To jest jeden wielki chaos. Posłanka PO Urszula Augustyn powiedziała, że rozpoczęcie roku szkolnego to zasługa samorządowców. Samorządom, które wydały ogromne miliony, naprawdę to są wielkie kwoty pieniędzy, należy się dzisiaj słowo podziękowania za to, że naprawdę zrobiły więcej niż w ich mocy. Te pieniądze można byłoby dać mądrzej, lepiej. Na przykład można było za te pieniądze sfinansować bezpłatne obiady dla naszych dzieci. Rodzice dowiedzieli się na przykład dzisiaj, że w szkole nie ma podręczników i te podręczniki będą nie wiadomo kiedy. Część nauczycieli straciła pracę. Zgodnie z reformą dotychczasowi uczniowie 6 klasy podstawówki rozpoczną naukę w klasie 7. Od 1 września obowiązuje bowiem nowy ustrój szkolny. Powróciła 8-letnia podstawówka, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum. Natomiast szkołę zawodową zastąpiła 2-stopniowa szkoła branżowa. Rozpoczęło się też wygaszanie gimnazjów. Przewodniczący Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki, złożył życzenia uczniom i nauczycielom z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego. Arcybiskup przypomniał, że celem człowieka jest ciągłe doskonalenie się. Polega ono nie tylko na gromadzeniu wiedzy, ale i na rozwoju mądrości, mówi w nagraniu przygotowanym przez Biuro Prasowe Episkopatu Polski. Niech każdy powierzy się Duchowi Świętemu i tej opiece, która nas wspiera w ciągłym rozwoju, nie tylko w sensie nagromadzenia wiedzy ludzkiej, ale przede wszystkim w sensie rozwoju mądrości, czyli tej szczególnej cnoty, która sprawia, że nic, co nie jest dobre, nie przyjmujemy za mądre. 10 września w Kościele Katolickim w Polsce rozpocznie się 7. tydzień wychowania. Do 16 września w całym kraju będą organizowane modlitwy, konferencje i spotkania dla rodziców poświęcone wychowaniu młodego pokolenia. A w związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym policja ruszyła z akcją Bezpieczna droga do szkoły. Przypominać ma nią, jak poruszać się wokół szkół. Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji powiedział, że akcja będzie trwać od dziś do 8 września. Działania są po to, żeby wszyscy, rodzice, nauczyciele,
i same dzieci zrozumiały, że dbanie o bezpieczeństwo jest niezbędne. Bez tego może dojść do niepotrzebnych tragedii. Chcemy tych tragedii jak najmniej. Przypominam, od dzisiaj aż do następnych wakacji nieodzownym elementem życia każdego dziecka będzie droga do szkoły i z powrotem. I chcemy, żeby była bezpieczna. Akcja Bezpieczna Droga do Szkoły jest ogólnopolska. Policja zakłada, że każdej doby co najmniej 4,5 tysiąca policjantów w całym kraju będzie sprawdzać bezpieczeństwo na drogach wokół szkół. Pod hasłem Wspólnie dla Szkoły kilkaset osób protestowało przed siedzibą Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pikiety przeciwko reformie edukacji likwidującej gimnazja zorganizował Związek Nauczycielstwa Polskiego. Szef ZNP Sławomir Broniarz powiedział, że wprawdzie zmiany zostały już wprowadzone w życie, ale nauczyciele i rodziny i rodzice domagają się rozmów i poprawienia reformy. No, reforma miała być bezkosztowa. Wiemy, że samorządy wydają na ten cel setki milionów. Reforma miała być niezauważona przez dzieci, przez młodzież, a protestują rodzice. Reforma miała nikogo nie pozbawić pracy, a wbrew temu, o czym mówi pani minister, pracę tracą tysiące nauczycieli, więc wydaje się, że jest o czym mówić. Wśród protestujących byli rodzice uczniów, którzy mieli iść w tym roku do gimnazjów, ale też przeciwnicy zmian w podstawie programowej. Uczestnicy pikiety skandowali: chcemy edukacji, a nie indoktrynacji. Protesty są wpisane w demokrację. W ten sposób minister edukacji Anna Zalewska odniosła się do pikiety ZNP przed siedzibą ministerstwa. Anna Zalewska powiedziała, że reforma stała się faktem i jest nieodwracalna. Mam nadzieję, że będziemy razem. ZNP, rodzice, nauczyciele przy tej reformie, że będziemy ją monitorować i poprawiać. Na tym polegają duże zmiany, że nie wystarczy dokonać tych zmian, ale również być przy nich, monitorować, wyciągać wnioski i poprawiać. No to jeszcze raz przypomnijmy, od 1 września obowiązuje nowy ustrój szkolny. Wróciła 8-letnia szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące trwa 4 lata, a nauka w technikum 5 lat. Szkołę zawodową zastąpiła za to dwustopniowa szkoła branżowa. Polskie Radio 24. Północ, południe. A my zmieniamy temat. Brexit i polityka europejska. Tym zagadnieniom przede wszystkim poświęcona jest doroczna Rada Ambasadorów. Jej uczestnicy wraz z szefem Ministerstwa Spraw Zagranicznych spotkali się z prezydentem Andrzejem Dudą. Witold Waszczykowski mówił, że kolejnym tematem Narady jest sprawa unijnych reform. A więc rozmawiałem przede wszystkim o sytuacji w Unii Europejskiej, tej sytuacji, którą dyktuje Brexit, odejście wielkiego państwa europejskiego z Unii Europejskiej, ale nie z Europy, więc rozmawiamy o konsekwencjach tego procesu. Rozmawiamy również o przyszłości Unii Europejskiej, o tym, jak powinniśmy funkcjonować w Unii, jak powinniśmy tę Unię reformować. Prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z ambasadorami w Pałacu Prezydenckim powiedział, że jednym z najważniejszych zadań Polski jako członka Unii Europejskiej jest zbliżenie się do poziomu infrastruktury krajów zachodu. Popatrzmy na sieć dróg na zachodzie Europy i popatrzmy na sieć kolei i dróg w Polsce i innych krajach Europy Środkowej. Wszyscy wiedzą, że jesteśmy z tyłu. To jest wielkie zadanie, żeby to nadgonić, powiedział prezydent. Wyraził również swój sprzeciw wobec pomysłów tworzenia w ramach Unii tzw. Europy dwóch prędkości. Twardo musimy mówić i zdecydowanie, i to jest obowiązek nas wszystkich, że Unia dwóch czy więcej prędkości nie jest dobrym pomysłem i że dzielenie tutaj skończy się dla Unii źle. Ja mam absolutne przeświadczenie o tym, że jeżeli Unia zacznie się dzielić, to będzie to oznaczało koniec Unii Europejskiej. Brexit jest doświadczeniem bardzo trudnym, ale nie jest jeszcze tragedią. Natomiast jeżeli dojdzie do wielkich podziałów w ramach Europy jako pewnej instytucji, że będziemy tworzyli lepszą Unię, gorszą Unię i będzie to przybierało zinstytucjonalizowanie charakter, będzie to w moim przekonaniu oznaczało koniec Unii Europejskiej. Andrzej Duda mówił również, że jeśli doszłoby do ewentualnego podziału, to Unia Europejska straci swoją wielką wartość dla tych krajów, które będą traktowane jako słabsze. Dodał również, że stracą na tym te najsilniejsze państwa w Unii, które jego zdaniem poniosą szkody społeczne i gospodarcze. Dyplomaci rozmawiają też o planach polskiej polityki zagranicznej, w tym o uczestnictwie Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Dzięki również wsparciu pana prezydenta udało się w czerwcu, miał pan prezydent też okazję obserwować, co prawda z daleka, ale odebrałem wtedy gratulacyjny telefon, za co bardzo się cieszę i dziękuję. Polska została z dobrym wynikiem, bardzo dobrym wynikiem wybrana do Rady Bezpieczeństwa. Mówił Witold.
Witold Waszczykowski, szef MSZ, a szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski podkreślał wcześniej, że spotkanie Andrzeja Dudy z ambasadorami jest nowego rodzaju wydarzeniem, które powinno stać się regularną, coroczną praktyką. Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz powiedział w Sulejowie, że polskie miasta i miejscowości, które były niszczone i pacyfikowane podczas II wojny światowej, mają prawo do rekompensaty finansowej. Szef resortu obrony wziął udział w obchodach 78. rocznicy zbombardowania Sulejowa. Polska, Sulejów, Warszawa, Wizna, Wieluń, wsie Zamojszczyzny, ale także wsie powiatu piotrkowskiego, które były pacyfikowane, niszczone, mają prawo do rekompensaty finansowej. Nie ulega co do tego cienia wątpliwości. I nie ulega cienia wątpliwości, że żadna rekompensata finansowa nie odtworzy, nie odbuduje tego życia, które zostało zniszczone. Szef MON podkreślił, że zniszczone w czasie II wojny światowej wsie i miasta oraz naród polski mają prawo do prawdy o tym, jak wyglądała obrona Europy i wartości europejskich w 1939 roku oraz o tym, kto ich naprawdę bronił, a kto je niszczył. Przypomniał o tym w prawie urzędnikom Unii Europejskiej, kanclerz Angeli Merkel oraz prezydentowi Francji Emmanuelowi Macronowi. Jak powiedział minister, tym wszystkim, którzy chcą wytrzeć z pamięci historycznej dramat Polski i dramat Polaków. Bo chcemy żyć w prawdzie i razem budować jedną Europę. Bo chcemy, aby ta Europa była zdolna do obrony swoich wartości, z których powstała. A powstała i była zbudowana na wartościach chrześcijańskich. One jedynie gwarantowały współdziałanie, współpracę, pokój i przyjaźń między narodami. To przypomnijmy, 4 września 1939 roku, w pierwszych dniach II wojny światowej, trzy naloty Luftwaffe zniszczyły Sulejów. Zginęło wówczas 80% ludności miasta. Zniszczeniu uległo także 80% zabudowy. Według opozycji rząd PiS wykorzystuje temat reparacji w polityce wewnętrznej, ale nie podejmuje żadnych formalnych kroków na zewnątrz kraju. Lider Nowoczesnej Ryszard Petru zarzucił premier Beacie Szydło i szefowi MSZ Witoldowi Waszczykowskiemu, że obrażają Unię Europejską i nie chcą prowadzić dialogu. Jego zdaniem budowane jest wrażenie, że Niemcy są naszym wrogiem. Ja bym chciał zobaczyć jednego ministra polskiego rządu, który jakąkolwiek list w tej sprawie wysłał. Mówią o reparacjach, a nic w tej sprawie nie zrobili. No to niech będą twardzi, niech wyślą taką notę i niech Błaszczak napisze, jak wymyślił ten bilion, i niech mi powie, do kogo on wysłał prośbę o bilion. No to jest niepoważne. Oni tworzą wrażenie, że te kraje Europy Zachodniej nam chcą zrobić źle, ale tak naprawdę to sami są winni. Według Ryszarda Petru koszt polityki zagranicznej PiS poniosą zwykli obywatele. Te ponczusie pisowskie w maśle się wyżywią. Mają spółki Skarbu Państwa, mają Misiewiczów, którzy zgarnęli trochę kasy już tych spółek, a sankcje, które mogą być nałożone na Polskę, uderzą w najbiedniejszych Polaków. Ale PiS to ma gdzieś, bo oni mają jak żyć w tym bajorku, który sobie stworzyli. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski powiedział, że straty, jakie poniosła Polska, badają odpowiednie instytucje i należy poczekać na wyniki ich prac. Pewne informacje są na ten temat w archiwach po Komisji Badań Zbrodni Hitlerowskich, ale na razie nie ma żadnych decyzji, aby jakąkolwiek państwową polską instytucję upoważnić, żeby to zrobić. Są pewne cząstkowe wyliczenia dotyczące Warszawy. Jeśli ta sprawa przez 70 kilka lat była niepodejmowana przez tyle rządów, to dajcie nam szansę jeszcze przez kilka tygodni albo kilka miesięcy. Według ministra Waszczykowskiego Polsce należy się zadośćuczynienie, a odpowiedzialność za jakość wzajemnych stosunków leży po stronie Niemiec. Po zabiciu nam 6 milionów Polaków, po takich stratach jak zniszczenie tylko Warszawy w 80%, to chyba to jest obowiązek, żeby zadośćuczynić. To Niemcy, atakując Polskę, niszcząc II wojny światowej, rzuciły cień od 70 lat na relacje. Informacje dotyczące możliwości domagania się przez Polskę w Niemiec odszkodowań za straty wojenne przygotowuje Biuro Analiz Sejmowych. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. My przenosimy się za granicę. Państwa BRICS stanowczo potępiły północno-koreańską próbę nuklearną. Przywódcy Brazylii, Rosji, Indii, Chin i Republiki Południowej Afryki opowiedzieli się jednocześnie za pokojowym rozwiązaniem problemu Korei Północnej. Krytyka najnowszej próby atomowej Korei Północnej znalazła się w deklaracji przyjętej podczas szczytu państw BRICS w chińskim mieście Xiamen. Przywódcy pięciu największych państw rozwijających się potępili test nuklearny. W oświadczeniu podkreślono jednak, że kwestie północno-koreańskiego programu jądrowego można rozwiązać tylko przy wykorzystaniu pokojowych środków i poprzez bezpośredni dialog zaangażowanych państw.
W niedzielę Korea Północna przeprowadziła 6. w swojej historii próbę nuklearną. W opinii ekspertów testowano najsilniejszy jak dotąd ładunek jądrowy. Pjongjang twierdzi, że przeprowadził pomyślny test bomby wodorowej. W kuluarach szczytu doszło też do bezpośrednich konsultacji w kwestii sytuacji wokół Korei Północnej prezydentów Rosji i Chin. Władimir Putin i Xi Jinping opowiedzieli się za ścisłą koordynacją działań związanych z wydarzeniami na Półwyspie Koreańskim. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Z kolei Stany Zjednoczone wezwały do zastosowania bardzo ostrych sankcji wobec Korei Północnej podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Ambasador USA Nikki Haley oświadczyła, że czas półśrodków, jak się wyraziła, wobec reżimu w Pjongjangu się skończył. Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa zostało zwołane na wniosek grupy 5 krajów – Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Japonii i Korei Południowej. Jest on odpowiedzią na próbę nuklearną dokonaną przez Koreę Północną, najpotężniejszą z dotychczasowych. Amerykański ambasador przy ONZ Nikki Haley przypomniała długą historię bezproduktywnych rozmów z Koreą Północną i nieskutecznych sankcji. Dość już tego. Podjęliśmy szereg stopniowych kroków zwiększających presję, ale mimo najlepszych intencji nie zadziałały one. Amerykańska ambasador podkreśliła, że działania Kim Jong-una należy traktować jako agresywne kroki i odpowiedzieć zdecydowanie. Czas półśrodków się skończył. Musimy teraz wykorzystać wszystkie dyplomatyczne narzędzia, zanim będzie za późno. Nikki Haley wezwała do uchwalenia najbardziej surowych sankcji. Powiedziała też, że Stany Zjednoczone będą traktować każdy kraj, który robi interesy z Koreą Północną, jako kraj, który wspiera nieodpowiedzialne i niebezpieczne zamiary nuklearne. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Powracamy do Europy. Prokuratura w Rimini postawiła zarzuty sprawcom brutalnego ataku na polskich turystów i peruwiańskiego transseksualistę. Grozi za to kara nawet powyżej 20 lat więzienia. Prokurator Rimini Paolo Giovanioli powiedział, że napastnicy zostali oskarżeni o ciężki rozbój, zbiorowy gwałt i spowodowanie poważnych obrażeń. W rozumieniu włoskiego prawa najcięższy jest pierwszy z zarzutów. To istotne, ponieważ dwaj nieletni bracia na wstępnym przesłuchaniu przyznali się do napadu, ale twierdzą, że nie brali udziału w gwałcie. Trzej sprawcy w wieku od 15 do 17 lat przebywają w areszcie dla nieletnich w Bolonii. Po jutrzejszym przesłuchaniu sąd dla nieletnich wyda decyzję w sprawie przedłużenia aresztu prewencyjnego. Wiele wskazuje na to, że jako nieletni, szczególnie marokański 15-latek, mogą liczyć na łagodniejsze potraktowanie. Poza tym dwaj bracia sami zgłosili się na policję, co stanowi okoliczność łagodzącą. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Polskie Radio 24. Północ, południe. A my w naszym magazynie wracamy do spraw krajowych. Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin powiedział, że to prezydent, a nie prokurator generalny powinien wyznaczać sędziów. Prezydent Andrzej Duda pod koniec lipca zapowiedział, że w ciągu 2 miesięcy przygotuje własne projekty ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Jarosław Gowin, były minister sprawiedliwości, mówił rano w radiowej Jedynce, że zgadza się z zastrzeżeniami prezydenta dotyczącymi obu zawetowanych ustaw. Zawetowane ustawy przypisywały ministrowi sprawiedliwości, a tym samym i prokuratorowi generalnemu, bo jest w tej chwili połączenie tych dwóch urzędów, muszą przejść na stronę prezydenta. Prokurator nie powinien wyznaczać sędziów, mówiąc w największym skrócie. Natomiast druga kontrowersyjna sprawa to wygaszenie kadencji sędziów Sądu Najwyższego. Moim zdaniem w zgodzie z konstytucją nie da się tego zrobić inaczej niż przy zastosowaniu kryterium emerytalnego. Zdaniem Jarosława Gowina sędzia, który skończył 65 lat, powinien być przeniesiony w stan spoczynku. Prezydent pod koniec lipca zawetował dwie ustawy dotyczące systemu sądownictwa o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Jednym z podawanych wówczas argumentów było to, że ustawy te przyznawały zbyt duże kompetencje ministrowi sprawiedliwości i prokuratorowi generalnemu. Podpisana została trzecia z ustaw zmieniających wymiar sprawiedliwości, ta o ustroju sądów powszechnych. Sprawa katastrofy hali na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich wraca na wokandę. Dziś rozpoczęła się rozprawa odwoławcza. W 2006 roku po zawaleniu się pawilonu zginęło 65 osób. Wyrok zaskarżyły zarówno obrona, jak i prokuratura. Mecenas Grzegorz Słyszyk, obrońca jednego z szefów spółki, Bruce R., mówił, że sąd pierwszej instancji skazał go za czyn, który nie został mu zarzucony w akcie oskarżenia. Proces się toczył przez 7 lat przed sądem. Ja broniłem klienta przed zarzutami, które były mu znane i co do których mógł się odnieść w postaci wyjaśnień, w postaci chociażby 130 dowodów z dokumentów. W przeważającej mierze sąd uznał stan faktyczny, jeśli chodzi o sposób zarządzania MTK, o sposób wykonywania funkcji. Niemniej jednak w sposób fundamentalny, zasadniczy zmienił opis czynu.
Prokuratura zaskarżyła wysokość kary, ale także uniewinnienia dotyczące przedstawicieli generalnego wykonawca hali, mówi prokurator Katarzyna Wychowałek-Szczygieł z katowickiej prokuratury regionalnej. Jeżeli chodzi o zarzut dotyczący błędów w ustaleniach faktycznych, tego orzeczenia on dotyczył szeroko rozumianego wykonawcy tego budynku oraz kierownika budowy i zarzuty dotyczyły błędów w ustaleniach faktycznych polegających na odmiennej ocenie i analizie tego materiału dowodowego niż to dokonał prokurator. Rozprawa ma potrwać na posiedzeniach zaplanowanych na cały tydzień. Wyrok sądu pierwszej instancji w tej sprawie zapadł w zeszłym roku. 6 osób zostało uznanych za winnych, między innymi autor projektu wykonawczego hali, rzeczoznawca budowlany, inspektor nadzoru budowlanego w Chorzowie, dyrektor techniczny Międzynarodowych Targów Katowickich oraz członkowie zarządu spółki. Wszyscy usłyszeli wówczas wyroki od 3 do 10 lat więzienia. Teraz dobre informacje dotyczące naszej gospodarki. Agencja ratingowa Moody's podniosła prognozę wzrostu PKB Polski w tym roku z 3,2% do 4,3%. Według przewidywań deficyt sektora finansów publicznych ma wynieść 2,5% PKB. Ma być niższy od pierwotnie przewidywanego o 0,4 punktu procentowego. Dyrektor Generalny Krajowej Izby Gospodarczej Marek Kłoczko w Polskim Radiu 24 powiedział, że podniesienie przez agencję ratingową Moody's prognoz wzrostu PKB jest oparte na realnych procesach zachodzących w polskiej gospodarce. Na silnym wzroście 4% w pierwszym kwartale, na silnym wzroście 3,9% w drugim kwartale. Przede wszystkim na tym, że włącza się jakby nowy motor napędowy gospodarki, a mianowicie inwestycje. Tak jak przez ostatnie dwa lata dynamika inwestycji była na minusie, tak w drugim kwartale po raz pierwszy jest na plusie 0,8%, a wiele czynników wskazuje na to, i takich obiektywnych, że inwestycje też się będą rozkręcały. Marek Kłoczko podkreślił także, że wychodzeniu z zadłużenia zagranicznego sprzyjają działania rządu. Premier Morawiecki, uszczelniając system podatkowy, pokazał, że wcale tak być nie musi. Są podstawy do tego, aby osiągać wysoki wzrost także konsumpcji przy bardzo kontrolowanym, powiedzmy sobie w polskich warunkach, niskim deficycie budżetowym. To dodajmy jeszcze, że 8 września agencja ratingowa Moody's będzie ponownie dyskutowała nad prognozami dla Polski. W maju agencja potwierdziła rating na poziomie A2 i podniosła jego perspektywę do stabilnej. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Część publicystyczną magazynu. Zaczynamy od spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z ambasadorami. Bezpieczeństwo, gospodarka, silna pozycja na arenie międzynarodowej, skuteczna polityka historyczna to dziedziny, na które uwagę polskim dyplomatom zwracał dziś prezydent. Ambasadorowie Rzeczypospolitej uczestniczą w Warszawie w tradycyjnej kilkudniowej naradzie. W jej programie znalazło się także spotkanie z głową państwa. O szczegółach tego spotkania reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Wasążnik. Prezydent stawia przed polską dyplomacją nowe zadania. Część z nich to kontynuacja celów określonych w programie Andrzeja Dudy i w programie rządu Prawa i Sprawiedliwości. Pierwsze z nich to dbanie o bezpieczeństwo Polski i Polaków. Ciągła adaptacja NATO do aktualnych zagrożeń jest dla Polski kwestią najwyższej wagi. W najbliższych miesiącach powinniśmy mobilizować się w zabiegach o to, aby szczyt sojuszu w 2018 roku podjął kolejne kroki w kierunku konsolidacji postawy odstraszania i obrony, zwłaszcza w kwestii planowania, logistyki, zapewniania sił wzmocnienia drugiego rzutu oraz reformy struktury dowodzenia NATO. Zdaniem prezydenta polska dyplomacja ma także wiele do zrobienia w kwestii gospodarki i promowania naszych produktów za granicą. Szukanie nowych rynków zbytu i nowe kontakty z atrakcyjnymi kontrahentami to źródła sukcesu polskiego handlu zagranicznego. Ofensywa na tym polu, jaką przeprowadziliśmy, chociażby w kwestii eksportu naszych produktów rolnych do Chin, jest bardzo wyraźna i potwierdzają ją nie tylko politycy, ale potwierdzają ją także przedstawiciele rolników, z którymi mam możliwość rozmawiać. Chciałbym, żebyśmy działali tak również i w innych dziedzinach. Chciałbym, żebyśmy wykorzystywali te szanse, które stwarza dla nas sytuacja i polityczna, i które dzięki tej sytuacji politycznej, jaka istnieje dzisiaj na świecie, my sami jesteśmy sobie w stanie także stworzyć. Nie może w tym przeszkodzić antypolska polityka, której przejawy prezydent Andrzej Duda zauważa w Europie i na świecie. Stąd apel do dyplomatów, by reagowali na każdy przypadek kłamstwa o bieżącej sytuacji w Polsce. Polski rząd jest atakowany za różnego rodzaju zmiany, które są przeprowadzane w naszym kraju, że jesteśmy pomawiani o ograniczanie demokracji, co oczywiście jest kompletną bzdurą, jest absolutnie niezgodne z prawdą. Chciałbym, żebyście na tym polu byli bardzo aktywni. Chciałbym, żebyście udzielali wywiadów w mediach. Chciałbym, żebyście państwo aktywnie odczerniali
te pomówienia. Również jeśli chodzi o politykę historyczną. Żadne szkalowanie dobrego imienia Rzeczypospolitej nie może pozostać bez reakcji. Bardzo mi bardzo, bardzo ogromnie na tym zależy, abyście państwo na każdy, najdrobniejszy akt szkalowania naszego kraju po prostu reagowali. Proszę państwa, liczą się tylko z tymi, którzy zdecydowanie bronią swojej pozycji, którzy zdecydowanie bronią swojego dobrego imienia. Jeżeli nie będziemy reagowali, będzie to oznaczało dla wielu przyzwolenie do tego, żeby nas pomawiać, żeby oczerniać Rzeczpospolitą, a przede wszystkim oczerniać Polaków. Dlatego prezydent zachęca ambasadorów, żeby wspólnie z nim tworzyli sprawnie działającą dyplomatyczną maszynę, która będzie realizować polskie interesy we wszystkich obszarach polityki europejskiej. Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. W kalendarzu wprawdzie nie pierwszy, a czwarty dzień września, ale dziś nie dało się tego nie zauważyć. Galowe stroje zawładnęły Polską. Dziś bowiem rozpoczął się nowy rok szkolny 2017-2018. Według Ministerstwa Edukacji Narodowej naukę we wszystkich typach szkół podejmie ponad 4 900 000 uczniów. Nowy rok szkolny jest pierwszym rokiem z nową strukturą szkół. Uczniowie, którzy w czerwcu tego roku skończyli 6 klasę zamiast do gimnazjów, poszli do 7 klasy 8-letniej szkoły podstawowej. Ona wróciła właśnie do gimnazjów. Nie przeprowadzono w tym roku rekrutacji, tym samym rozpoczęło się ich wygaszanie. Rok szkolny w gimnazjach rozpoczęli tylko uczniowie klas drugich i trzecich. Z nowym rokiem ruszają też szkoły branżowe pierwszego stopnia, które powstały z przekształconych zasadniczych szkół zawodowych. Zmiany te komentowała w rozmowie z Filipem Hesem profesor Renata Nowakowska-Siuta z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. O zmianie jakościowej będziemy mogli sensownie powiedzieć za lat kilka, kiedy pojawią się pierwsze badania dotyczące zmiany jakościowej. Natomiast z całą pewnością jest to skrócenie obowiązku szkolnego. O tym się niewiele mówi, ale pamiętajmy, proszę państwa, że najpierw wydłużaliśmy obowiązek szkolny, wprowadzając obowiązkową edukację 6-latków. Potem jednak wróciliśmy do startu szkolnego w wieku lat 7. A gimnazjum kończyło dziecko w wieku lat 16 i po gimnazjum kończył się obowiązek szkolny. Dzisiaj mamy tę zmianę, a proszę popatrzeć, nie mamy już 6-latków obowiązkowo w szkole i będziemy mieć o rok krótsze kształcenie obowiązkowe. Czyli obowiązek szkolny nie mylimy z obowiązkiem nauki gwarantowanym konstytucyjnie, ale obowiązek szkolny zakończymy po szkole podstawowej. A czym się różni obowiązek szkolny od obowiązku nauki? Obowiązek szkolny jest, jak nazwa wskazuje, obowiązkiem, czyli państwo musi zagwarantować bezpłatną edukację dziecku. Obowiązek, właśnie mówi się o prawie do nauki w szkole, prawda? Czyli już nie obowiązkowo się uczymy, a zatem możemy sobie wyobrazić scenariusz, w którym kończymy edukację na szkole podstawowej i w zasadzie dalej albo podejmujemy naukę, albo nie. Państwo nie zmusi już rodziców do tego, aby posyłali swoje dziecko do szkoły. Pomimo tego, że one są nieletnie, ale obowiązek szkolny kończyć się będzie na szkole podstawowej. To jest zasadnicza zmiana. Ja jako pedagog porównawczy mogę powiedzieć, że nieco, nawet nie nieco, całkowicie wbrew pewnym tendencjom dotyczącym edukacji obowiązującym w krajach europejskich. W krajach Unii Europejskiej 23 kraje wydłużyły obowiązkowe kształcenie dziecka. Niektóre zrobiły to, wydłużając obowiązek szkolny w górę, ale bardzo wiele, 23 z nich w dół, czyli ta obowiązkowa edukacja w niektórych krajach trwa od 6 nawet do 16 roku życia dziecka, albo jak chociażby w Wielkiej Brytanii od 5 roku życia dziecka do 16. My ten obowiązek szkolny skracamy. To jest jedna, prawda, jeden z przyczynków, o których chciałabym powiedzieć. Chciałbym tu dopytać, czy dostrzega pani, że większym problemem jest w tej sytuacji skrócenie od dołu, a nie od góry w tej sytuacji? Myślę, że to jest, proszę wybaczyć, ale chyba nie tak postawione pytanie, bo tutaj nie chodzi o samą zmianę strukturalną. Jeżeli mówimy o jakości, to musimy popatrzeć na wnętrze i na propozycje programowo-metodyczne, które daje szkoła, ale równocześnie popatrzeć na sposób przygotowania nauczycieli do poradzenia sobie z nową sytuacją. I tak naprawdę
Możemy powiedzieć tak, że obserwując rozwiązania systemowe występujące w Europie, ale także i w Stanach Zjednoczonych, w krajach azjatyckich, które coraz częściej wskazywane są także jako kraje wiodące, jak chociażby Singapur, mamy do czynienia ze zmianami nie tyle strukturalnymi, ile ze zmianami wnętrza szkoły, tego programowo-metodycznego oraz postawienia na zmianę jakościową przygotowania do pracy nauczyciela. I teraz sam paradoks rozwiązania reformatorskiego proponowanego obecnie polega na tym, że my koncentrujemy uwagę wyłącznie na tym, że znikają gimnazja. Myślimy o zmianie również ekonomicznej, bo bardzo często pojawiają się argumenty dotyczące, prawda, kosztów, jakie samorządy muszą ponosić na dostosowanie pracowni, na zmianę funkcjonalności budynków szkolnych, etc., związane z reformą. No ale też także kwestia etatów dla nauczycieli. Etatów dla nauczycieli i zajmuje nam uwagę zmiana strukturalna. Ale jeśli wracamy do pana pytania pierwszego o zmianę jakościową, to znowu powinniśmy się raczej zastanowić nad tym, na ile wnętrze samej szkoły, czyli model, w którym ta szkoła będzie osadzona, się zmieni. I tutaj znowu pojawiają się w kręgach naukowych pewne wątpliwości, dlatego że ministerstwo nie ujawniło, w jakim modelu ta szkoła ma być osadzona. Mówię tutaj o pewnym modelu teoretycznym. Nie ma, szanowni państwo, niczego bardziej praktycznego niż dobra teoria. Często się to bagatelizuje i mówi się, a cóż tam nam, po co nam teoria? Po co nam jakiś model? On nam pozwala zidentyfikować, w jakim kierunku ta zmiana jakościowa będzie szła. My tego nie wiemy. Czy w szkole będzie więcej autonomii, czy mniej? Czy będzie więcej demokracji, czy mniej? Czy udział rodziców będzie deklarowany, czy rzeczywisty? A czy kształcenie nauczyciela ulegnie przemodelowaniu, czy nie? Proszę zauważyć, że dopiero czekamy na ogłoszenie przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego nowych propozycji reformatorskich. I wydaje się, że to są dwa osobne tematy, ale nic bardziej mylnego. Oświata jest w sposób oczywisty sprzężona także ze zmianami w kształceniu wyższym. Mam tu na myśli przygotowanie nauczyciela. To była pani profesor Renata Nowakowska-Siutra z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, a na naszej antenie, na antenie Polskiego Radia 24 komentowała wprowadzone dzisiaj w życie zmiany w edukacji, w strukturze szkół. Dodajmy jeszcze, że rozpoczęty dziś rok szkolny potrwa do 22 czerwca. Polskie Radio 24. Północ, południe. A teraz jeszcze zachód, bo za granicą w niemieckiej telewizji odbyła się przedwyborcza debata między szefową CDU Angelą Merkel a jej najgroźniejszym rywalem w wyścigu do fotela kanclerza, liderem SPD Martinem Schulzem. Według pierwszych sondaży przeprowadzonych podczas debaty i tuż po niej pojedynek zdecydowanie wygrała Merkel. To samo pytanie o wygraną w debacie Filip Memches zadał na antenie Polskiego Radia 24 Grzegorzowi Ślubowskiemu z naczelnej redakcji publicystyki międzynarodowej Polskiego Radia. No media niemieckie raczej są zgodne, że to jest debata dla pani kanclerz, bo nawet jeżeli ona nie wygrała, to na pewno nie przegrała. Znaczy nie ma takich mediów, takich komentatorów, którzy by twierdzili, że wygrał Schulz, a to on był w takiej pozycji i chyba jest nadal, że tak naprawdę, żeby myśleć o tym, żeby stać się kanclerzem Niemiec, no to musiałby sporo nadrobić, a tego nie zrobił. Co może Martina Schulza interesować, jeśli dzisiaj zdaje już sobie sprawę z tego, że nie będzie kanclerzem Niemiec? No bo raczej tam zdaje się 15% jego partia ma do CDU i to raczej oznacza no, dosyć no, bardzo niskie prawdopodobieństwo, że uda mu się przeskoczyć rywali. No tak, ty powiedziałeś na samym początku, że to była debata pani kanclerz z kandydatem opozycji, to też nie do końca tak. Dlatego, że no, SPD to jest partia koalicyjna w dużej mierze dla CDU, od dawna zresztą. W Niemczech rządzi tak zwana duża koalicja, czyli socjaldemokratów i CDU. Wygląda na to, że wielu wyborców chce nadal, żeby ta koalicja rządziła przez kolejne lata i być może tego właśnie chce też Martin Schulz, no bo rzeczywiście idealny wariant dla SPD to jest taki, żeby niewiele się zmieniło. Chyba jedyne możliwe, tak realistycznie, dlatego że, no, tak jak powiedziałeś, SPD, jeżeli nie będzie jakiegoś zupełnie
trudno sobie to wyobrazić, ale jeżeli te sondaże się zupełnie nie pomylą, bo z tym też możemy mieć do czynienia, pamiętajmy, że mieliśmy do czynienia ze zwycięstwem Donalda Trumpa, kiedy nic nie wskazywało na to, że Donald Trump zostanie amerykańskim prezydentem, więc my tu posługujemy się niemieckimi sondażami. Rzeczywiście z nich wynika, że te wybory pewnie wygrywa CDU, że pani kanclerz Merkel będzie po raz kolejny kanclerzem, ale to wierzymy w te sondaże. Jeżeli tak się nie mamy stuprocentowej pewności, to jak będzie naprawdę, to się okaże 24 września. Natomiast jeżeli te sondaże się potwierdzą, powiem jeszcze raz, no to wydaje mi się, że to jest przedłużenie, tak naprawdę kontynuacja tej koalicji, która jest obecnie, i pewnie Martin Schulz zostanie ministrem spraw zagranicznych, no bo to tak też jest taki zwyczaj utarty, że szef SPD bierze stanowisko szefa niemieckiej dyplomacji, a szefowa CDU bierze kanclerza. Sytuacja, w której dwie największe partie polityczne w kraju, i to partie historycznie rzecz biorąc, które zawsze stały po przeciwnych stronach, tak. Barykady, a tworzą już od długiego czasu wielką koalicję, zakrawa to na taki, można powiedzieć, no, że jest to przykład postpolityki, no, takiej typowej postpolityki, w której właściwie te różnice ideologiczne, różnice programowe schodzą na dalszy plan w imię takiego spokojnego zarządzania państwem. Powstaje zatem pytanie, kto jest dzisiaj realnym przeciwnikiem politycznym dla obu partii? Kogo się tak naprawdę obie te partie rządzące boją? Zanim ja odpowiem na to pytanie, to chcę tylko dodać, że ta debata, od której zaczęliśmy rozmowy, ja ją oglądałem i ona rzeczywiście potwierdza to, co ty w tej chwili powiedziałeś. To znaczy, to rzeczywiście nie była debata ludzi, którzy mają zupełnie odmienne pomysły na to, jak ma dzisiaj funkcjonować niemieckie państwo. Te różnice między szefową CDU a szefem SPD dotyczyły tak naprawdę jakichś niuansów. No, czy z Turcją rzeczywiście należy rozmawiać na takich zasadach jak obecnie, czy może trzeba być bardziej ostrym wobec Turcji, czy uchodźców, no to trzeba, że tak powiem, traktować ciut łagodniej, czy właściwie tak samo, czy pani kanclerz zrobiła błąd, no ale jak twierdził Schulz, ale może jednak no, nie miała innego wyjścia, no i właściwie jesteśmy w takiej sytuacji, że nie ma innego wyjścia. No więc to rzeczywiście potwierdza, że tak jak powiedziałeś, te partie dzisiaj nie mają innych pomysłów na to, jak ma funkcjonować niemieckie państwo. To są partie takie, no, które no, mainstreamowe, tak można by powiedzieć. Na pewno partią poza mainstreamową i taką, która zupełnie inaczej widzi Niemcy dzisiaj w Europie, no to jest AfD, czyli Alternatywa dla Niemiec. Wydawało się nawet kilka miesięcy temu, że rola Alternatywy dla Niemiec w tych wyborach może być dużo większa niż się zanosi, dlatego że były też takie głosy, że Alternatywa dla Niemiec może stać się tym, czym Front Narodowy dzisiaj dla Francji. Znaczy, że to może być ta realna alternatywa, która rzeczywiście spowoduje, że niemiecka polityka radykalnie się zmieni. Nie wartościuję w tej chwili, czy to by było na lepsze, czy na gorsze. Natomiast, że to jest ta realna zmiana, że to jest wyjście rzeczywiście poza ten mainstream, poza tą postpolitykę, o której ty mówiłeś. Natomiast sondaże na to nie wskazują. Niemcy nie chcą chyba radykalnej zmiany. Gościa Adriana Klarenbacha, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki z PiS i wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego profesor Bogusław Liberacki z SLD byli podzieleni w ocenie tego, która z kandydatur Angeli Merkel czy Martina Schulza jest korzystniejsza dla Polski. Proszę, nie zgodzimy w tej sprawie. Ja uważam, że przy wszystkich swoich olbrzymich błędach, jeżeli chodzi o politykę migracyjną, skądinąd Schulz akurat tutaj oto kanclerz Merkel zaatakował, no i w pewnym sensie miał rację, no bo to każdy widzi, dziecko widzi, że te błędy pani kanclerz popełniła horrendalne, gdy chodzi o zaproszenie imigrantów spoza Europy do Niemiec i ugoszczenie. Natomiast z punktu widzenia Polski mamy do wyboru albo ideologiczny i rzeczywiście manifestujący na każdym kroku, jako szef Europarlamentu i teraz jako kandydat na kanclerza, manifestujący niechęć do Polski, Schulz, czy też bardziej powściągliwa, bardziej pragmatyczna, ostatnio też się odezwała na temat polskich osób. Mówiąc, że nie będzie dłużej trzymała języka za zębami. Tak, ale mimo wszystko dużo bardziej powściągliwa, bardziej pragmatyczna, chodząca po ziemi, zdroworozsądkowa Merkel. No, z punktu widzenia Polski uważam, że nie ma jakichś idealnych rozwiązań, natomiast lepsza będzie Merkel niż Schulz. I tutaj zdecydowanie się różnimy. Zdecydowanie lepszym kandydatem zawsze i rządem dla Polski był rząd SPD niż rząd CDU. CSU, niezależnie nawet, czy byli w koalicji z liberałami, czy nie byli. Teraz to nieprawda, że Schulz nie lubi Polski, czy nie lubi Polaków. Jest wręcz odwrotnie i co do tego nie miejmy żadnych wątpliwości. Kolejna rzecz ze wszechmiar ważna, to właśnie Schulz jako przewodniczący parlamentu. Kiedyś w takim wąskim gronie nam tłumaczył i zobaczcie, co się dzieje. Uważajcie, bo wy nie zauważacie, że Niemcy po prostu rosną w siłę, stają się potęgą.
Mówi, jeżeli się liczy cały czołg i samoloty, a to wszyscy widzą. Ale zobaczcie, wasza gospodarka i gospodarka Niemiec. Zaczynacie być podporządkowani. Wasz los zależy od tego, od koniunktury w Niemczech. Nigdy nikt z CDU ani CSU tego nie powiedział. To powiedział Martin Schulz i on wtedy podkreślał. Wybijcie się na samodzielność gospodarczą. Wykorzystajcie te środki europejskie do tego, żeby można budować było waszą potęgę gospodarczą obok potęgi niemieckiej. I to jest bardzo duża różnica i dla mnie zdecydowanie. Uważam, że jest lepsze rozwiązanie, jeżeli byłby rządziłaby SPD i Martin Schulz, aczkolwiek liczę się z tym, uważam, to jest chyba najbardziej prawdopodobne, biorąc pod uwagę notowania innych partii, że pewnie będzie ciąg dalszy wielkiej koalicji, co SPD wcale nie czyni szczęśliwym. Dlaczego? Otóż wszystkie pozytywy schodzą na Angelę Merkel. Problemy, mówi się, koalicja odpowiada i gdyby ten mniejszy koalicjant SPD nie przeszkadzał, to pewnie byłyby pozytywy większe. Wybory do Bundestagu odbędą się za 3 tygodnie, 24 września. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Teraz czas na przegląd stron i portali internetowych. W studiu jest bloger Marcin Królik. Witam państwa serdecznie w nowej szkolnej rzeczywistości, a na początek internetowy serwis tygodnika Najwyższy Czas, który podsumowuje dzisiejszy protest przeciwników reformy edukacji pod Ministerstwem Edukacji Narodowej. Było, jak ujmuje to redakcja, cieniutko. W sumie protestować miało około 400 osób. Za to dość ciekawie, bo oprócz samych członków Związku Nauczycielstwa Polskiego, redaktorzy dopatrzyli się też gejów, lesbijek, zielonych, queerowców, a nawet podobno przedstawicieli KOD-u. Rodziców ponoć nikt za bardzo nie widział, za to przemówiło kilka nikomu mile nieznanych osób. Słowem, po puczu nauczycieli raczej nie będzie, a na stronie enchas.com również relacja wideo z tego na pewno bardzo kolorowego wydarzenia, bo ogólnie dzisiejszy dzień jest bardzo smutny dla polskiej edukacji. Wprowadzone przez PiS zmiany zabiją w uczniach kreatywność i nie dadzą szans na rozwój, tak przynajmniej uważa Ryszard Petru, który podzielił się tą opinią podczas konferencji prasowej, oczywiście budząc polemiczny zapał, co po niektórych internautów. Pojawiły się na przykład głosy, że lepiej pracować na taśmie niż zostać politykiem, a też i takie, że gdy Petru przejmie władzę, no, to na bank wszyscy będą się uczyć na doradców kredytowych. Były również, zupełnie nie wiedzieć czemu, jakieś dziwne przytyki do renesansowości i wszechstronności wykształcenia samego lidera Nowoczesnej. W reformie szkolnictwa powinno się uwzględnić edukację klasyczną. Bez niej jest tylko przysposobieniem zawodowym, mówi dla W Polityce profesor Piotr Jaroszyński. W wywiadzie została również poruszona szeroko ostatnio dyskutowana kwestia lektur szkolnych. Jaroszyński wskazuje, że jakkolwiek trudno jest określić kanon, to na pewno wśród lektur powinny się znaleźć dzieła ludzi natchnionych i głęboko świadomych tego, skąd się wywodzą i kim są. Po Słowackim, Mickiewiczu czy Wyspiańskim literatura według niego stawała się coraz bardziej publicystyką, a sami pisarze byli coraz gorzej wykształceni. Na przykład Gombrowicz, który według profesora jest bardzo słaby intelektualnie, ale specjalnie dodaje się go do listy lektur, żeby załatwić jakieś swoje sprawy ideologiczne. Tymczasem Niezależna wraca do sprawy napadu na dwójkę Polaków w Rimini. Tu dodajemy na marginesie, że kiedy ujawniono nazwisko najstarszego z czwórki gwałcicieli, internauci bardzo szybko odnaleźli jego profil na Facebooku. Jak się skończyło, no ujmijmy to w ten sposób. Nie życzyłbym nikomu takiej popularności. A Niezależna pisze dziś m.in., że rodzina imigrantów z Maroka, do której należy dwóch nieletnich sprawców, miała już 3 lata temu opuścić teren Włoch. Władze miasteczka, w którym mieszkali, podobno oferowały jej 20 tysięcy euro za powrót do ojczyzny. Co więcej, według jednej z tamtejszych gazet, na którą powołuje się serwis, ojciec rodziny został już wcześniej wydalony z Włoch, ale zdołał do nich powrócić. A warunkiem, pod którym miał pozostać, była obietnica, że będzie pilnował synów, którzy już wtedy sprawiali problemy wychowawcze. Niezależna przytacza również relację policjantki, która zatrzymała sprawców gwałtu. Powiedziała dziennikowi Corriere della Sera, że mimo młodego wieku byli pełni nienawiści, wyżywali się bestialsko. Nigdy wcześniej się z czymś takim nie zetknęłam, przyznała policjantka. Dziękuję bardzo, tyle na dziś. Słyszymy się jutro. A przegląd strony i portali przedstawił bloger Marcin Królik. Powtórka programu. Świat w powiększeniu. Bogumił Huseinow, dobry wieczór. Korea Północna przeprowadziła wczoraj próbę broni atomowej. Według wstępnych szacunków moc rażenia testowanego ładunku wynosiła około 50 kiloton.
Dla porównania, bomba atomowa zrzucona przez Amerykanów na Hiroshimę w 1945 roku miała moc 15 kiloton. Z kolei zdaniem mediów Pjongjangu próba z użyciem bomby wodorowej przeznaczonej do montażu na międzykontynentalnych pociskach balistycznych zakończyła się całkowitym powodzeniem. Była to szósta i wszystko wskazuje na to, że najpotężniejsza dotąd próba jądrowa Korei Północnej. W studiu Janusz Onyszkiewicz, wieloletni szef Stowarzyszenia Euroatlantyckiego. Witam. Dobry wieczór. Zdaniem komentatorów wszystkie dotychczasowe wielostronne mechanizmy dyplomatyczne nie przyniosły rozwiązania kryzysu wokół Korei Północnej i następuje moment przesilenia w kierunku rozwiązywania problemu przez mocarstwa, swoistego koncertu mocarstw. Tylko tak się zastanawiam, co zrobić, żeby wszystkie mocarstwa zagrały zgodnie ten koncert. No właśnie, formalnie rzecz biorąc, Rada Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, a więc to miejsce, w którym zasiadają główne mocarstwa takie jak Chiny, Związek Radziecki, Stany Zjednoczone, no a także Wielka Brytania i Francja, podjęły jednomyślnie oczywiście ze względu na wymaganą jednomyślność, jeśli chodzi przynajmniej o tych pięć państw, rezolucję wprowadzającą sankcje przeciwko Korei Północnej. No tyle tylko, że te sankcje, jak wygląda na to, wcale nie są dotrzymywane nawet przez tych, którzy za tymi sankcjami głosowali, jak w szczególności Rosja, ale także i Chiny. Chiny zapowiedziały, że nie będą dostarczały ropy naftowej do Korei Północnej, że wstrzymają się z importem węgla, tym samym pozbawiając Koreę Północną jakże tam bardzo potrzebnych i z trudem przecież uzyskiwanych dewiz, no ale nie wygląda na to, żeby Chiny to przestrzegały, a wszystko wskazuje na to, że Rosja zaopatruje jednak Koreę Północną w ropę naftową. W związku z tym sankcje nie działają, nie dlatego, że nie są, tylko dlatego, że nie są dotrzymywane i to przez tych, którzy się pod tymi sankcjami podpisali. To, co stało się w Korei Północnej, jest wielkim wyzwaniem dla Donalda Trumpa, dla prezydenta Stanów Zjednoczonych, który już wielokrotnie zapowiadał, że tego typu próby jądrowe, czy też próby z pociskami balistycznymi, czy rakietowymi innego typu, mogą zakończyć się wielką reakcją ze strony Stanów Zjednoczonych. Na razie to są tylko słowa ze strony Donalda Trumpa. Jakie możliwości manewru ma amerykański prezydent teraz w przypadku Korei Północnej? Otóż jego możliwości manewru są oczywiście ograniczone nie tym, co Korea Północna mogłaby w odwecie ewentualnym Stanom Zjednoczonym przedstawić, ale tym, że Korea Północna może po prostu w ramach odwetu zaatakować Koreę Południową. I to jest największy problem. Gdyby chodziło wyłącznie o ewentualną reakcję wobec Stanów Zjednoczonych, problem byłby stosunkowo niewielki, dlatego że Stany Zjednoczone dysponują już dzisiaj dosyć skutecznym systemem obrony antyrakietowej. Kim Jong-un nie posiada zbyt wielu rakiet, a poza tym te rakiety są jednak dosyć prymitywne, chociaż mają daleki zasięg. W związku z tym Stany Zjednoczone by sobie z tym poradziły. Ale jak to sprawić, żeby to nie uderzyło rykoszetem przede wszystkim w Koreę Północną, tego nikt nie wie. Toczy się swoista gra wokół Korei Północnej. Tak jak mówiliśmy na początku, te mocarstwa w sumie nie są jednolite w tej kwestii. Chiny i Rosja grają w swoją grę. Jakby pan ocenił tę grę, którą one prowadzą? No myślę, że tutaj może chodzić o to, żeby wplątać Stany Zjednoczone w kolejną wielką awanturę i osłabić w związku z tym wiarygodność Stanów Zjednoczonych także wobec swoich głównych sojuszników na tamtym teatrze, a więc wobec Japonii i Korei Południowej. Co Stany Zjednoczone mogłyby zrobić? No mogłyby zaatakować wzorem Izraela instalacje atomowe Korei Północnej. Takie uderzenia punktowe. Takie uderzenia punktowe to Stany Zjednoczone mogą bardzo dobrze zrobić. Korea Północna nie dysponuje w tej chwili jeszcze jakimś potężnym arsenałem jądrowym. Ocenia się, że może mieć około 60 środków jądrowych, z tym, że chyba jednak dalej nie ma środków w skali termonuklearnej. Ten ostatni wybuch jest trochę zbyt słaby na bombę termojądrową, której to moc na ogół jest mierzona nie w kilotonach, ale w megatonach. A ta miała moc, no jak wahają się oceny od tam 50 do 200 kiloton, a więc jest znacznie poniżej. Co Stany Zjednoczone mogłyby zrobić na przykład, to jednak zestrzeliwać wszystkie rakiety, które Korea Północna testuje, żeby im utrudnić po prostu przetestowanie tych rakiet. Czy Stany Zjednoczone się na to zdecydują? Tego nie wiadomo.
Trump jest, prezydent Trump jest dzisiaj trochę nieobliczalny, co czasami może mieć skutki dobre, ale czasami może mieć skutki złe. Czy rzeczywiście musimy zaakceptować myśl o tym, że Korea Północna wstąpi do ekskluzywnego klubu państw, które mają broń jądrową? No to już jest faktem oczywiście. Ten cały klub, początkowo bardzo ograniczony do 5 wielkich mocarstw, zaczął się rozszerzać ze względu także i na to, że traktat, który miał ograniczyć właśnie posiadanie broni jądrowej do tych 5 państw, nie został podpisany przez kilka innych krajów, takich jak Indie, jak Pakistan i jak Izrael. Wszystkie te kraje dysponują bronią jądrową. Izrael się do tego nie przyznaje, ale nikt nie robi sobie żadnych złudzeń, że Izrael tej broni jądrowej nie ma. Teraz do tego dołącza Korea. No różnica jest jednak taka, że przywódcy polityczni tych wszystkich 3 krajów są przewidywalni. Są w miarę przewidywalni, w miarę rozsądni, natomiast Kim Jong-un jest całkowicie nieprzewidywalny i licho wie, co on może zrobić. Więc jakie możliwości ma świat, żeby przyblokować czy przyhamować zbrojenia jądrowe ze strony Korei Północnej? Czy wszyscy są zgodni co do tego, że ten program trzeba wstrzymać? Formalnie rzecz biorąc, wszyscy są co do tego zgodni, ale w praktyce, jak już mówiłem, wydaje się, że i Chinom, a w szczególności Rosji, zależałoby na ewentualnym wplątaniu Amerykanów w jakąś wielką awanturę na Dalekim Wschodzie. W związku z tym naprawdę to oczywiście można by było ten cały program bardzo ograniczyć, ograniczając współpracę, jeśli chodzi o technologię jądrową z Koreą Północną. Przecież Korea Północna nie rozwinęła tej technologii samodzielnie. Otrzymała dużą jej część od Pakistanu w zamian za technologię rakiet. Dostawy uranu i innych technologii w dalszym ciągu ze strony Rosji mają miejsce. W związku z tym, gdyby w szczególności te 2 wielkie kraje sąsiadujące z Koreą Północną, mianowicie Chiny i Rosja, zechciały to do końca doprowadzić, to mogłyby wprowadzić tak ostre sankcje, dodatkowo jeszcze wzmacniane podobnymi działaniami ze strony innych krajów, w szczególności Stanów Zjednoczonych, że ten cały program mógłby się zawalić, ale bardzo wątpię, czy to zrobią. Czyli sądzi pan, że do rozwiązania siłowego, czyli uderzenia militarnego na Koreę Północną raczej w najbliższym czasie nie dojdzie? W najbliższym czasie raczej nie dojdzie, ale tego bym nie wykluczał. W szczególności nie wykluczałbym, chociaż to byłoby atak, to byłaby coś szaleńczego zupełnie, jakaś silna prowokacja ze strony Korei Północnej. Prowokacja, którą Kim Jong-un zapowiadał, mówiąc o tym, że zaatakuje bazę amerykańską na Guam. Czy będzie on aż tak szalony, żeby coś takiego zrobić, nie wiadomo. No właśnie, sytuacja jest kompletnie nieprzewidywalna, nie wiadomo, co może nastąpić w ciągu najbliższych dni czy tygodni. Janusz Onyszkiewicz, wieloletni szef Stowarzyszenia Euroatlantyckiego. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję. Powtórka programu. Autopromocja. Czym żył dziś świat i czym będzie żył w ciągu najbliższych godzin? Najważniejsze tematy dnia i te, które umknęły uwadze światowych mediów. Wybieramy dla Państwa to, co naprawdę ważne i ciekawe. Rozmawiamy tylko z tymi, którzy znają się na rzeczy. Świat w powiększeniu. Magazyn redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia. Codziennie po 19.30. Zapraszamy. Autopromocja. Polskie Radio 24, zbliża się 4. Czas na najważniejsze informacje. Przed mikrofonem Robert Kawka. Prokuratura w Rimini postawiła zarzuty sprawcom brutalnego ataku na polskich turystów i peruwiańskiego transseksualistę. Grozi za nie kara nawet powyżej 20 lat więzienia. Prokurator Rimini Paolo Giovanioli powiedział, że napastnicy zostali oskarżeni o ciężki rozbój, zbiorowy gwałt i spowodowanie poważnych obrażeń. W rozumieniu włoskiego prawa najcięższy jest pierwszy z zarzutów. To istotne, ponieważ 2 nieletni bracia na wstępnym przesłuchaniu przyznali się do napadu, ale twierdzą, że nie brali udziału w gwałcie.
Trzej sprawcy w wieku od 15 do 17 lat przebywają w areszcie dla nieletnich w Bolonii. Po jutrzejszym przesłuchaniu sąd dla nieletnich wyda decyzję w sprawie przedłużenia aresztu prewencyjnego. Wiele wskazuje na to, że jako nieletni, szczególnie marokański 15-latek, mogą liczyć na łagodniejsze potraktowanie. Poza tym dwaj bracia sami zgłosili się na policję, co stanowi okoliczność łagodzącą. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W dniu rozpoczęcia roku szkolnego Nowoczesna i Platforma Obywatelska skrytykowały reformę edukacji. Zarzuty dotyczą m.in. skrócenia edukacji ogólnej z 9 do 8 lat, zwolnień nauczycieli, pospiesznego przygotowania podręczników, wysokich kosztów oraz nowej podstawy programowej, która zdaniem opozycji będzie służyć do manipulowania prawdą. Według lidera Nowoczesnej Ryszarda Petru w wyniku zmian wprowadzonych przez rząd zamiast aktywnego ucznia powstanie homo pisus. Przygotowani do pracy na taśmie albo w call center, a nie w firmie, nie będą więc zleceniodawcami, tylko zleceniobiorcami. Na tym niestety polega